Cześć wszystkim, witam serdecznie moi drodzy. Może mnie nie widać dzisiaj. Hey everyone. Co my tu dzisiaj mamy? Mamy do naprawienia taki subwoofer aktywny po podłączeniu odwrotnie do zasilania. Klient opowiadał mi, że podłączył odwrotnie bieguny zasilania. No i coś tam strzeliło w środku i już więcej nie podłączał, bo bał się, że można coś zepsuć bardziej. Otworzymy to sobie i zobaczymy, co tam w środku się dzieje, dobra? Dobra, ja się zabieram za otwieranie tego. Zaraz będziemy widzieli, co my tam znajdziemy. Aha, klient jeszcze mi mówił, że teraz prawdopodobnie pali się bezpiecznik. Przepala się, ale potwierdzimy to za chwileczkę, podłączając to później do jakiegoś zasilania. Musimy po prostu wyjąć to z tego, z tej skrzyni, oczywiście cały układ. Jest to Ultimate SCS WA2002. Impedancja 4 ohmów, 600 W. Ciekawe, czy to taką moc ma. Moc na pewno jest jakaś, bo radiator jest dosyć spory, żeby się chłodziło. Dobra, jeśli jest wtyczka, byłoby fajnie. Ajajajajaj. Nie rozumiem, dlaczego producent tutaj nie zastosował jakiegoś wtyku do tego. Zobaczcie. Oj, kurde. Zobaczcie, wrutowane na żywca. Może zoom zrobię. Wlutowane na żywca, przewody z głośnika, kurcze, i teraz bądź mądry i pisz wiersze. Ja tu spróbuję zrobić, jak to tu ukryć, dobra, chciałbym wykręcić głośnik i po prostu, dobra, jakoś to zrobimy. Ja sobie ten przewód utnę, dorobię potem jakiś wtyk, żeby tu miało jakieś ręce i nogi, bo widzę, że to troszeczkę takie jest. Bez sensu, żeby robić testy na stole, musimy mieć to. Dobra, tutaj to utniemy, żeby to było jak najdłuższe. A potem to wlutujemy z powrotem z jakimś wtykiem. Powiem wam trochę chamsko, przełożone te przewody przez ten otwór taki ostry. Kurczę, ja bym tego tak nie robił, bo. No nie wiem, może się to przeczyć czy coś. Dobra, składziemy na stół i zobaczymy na początek, że tak powiem, organoleptycznie, wzrokowo, co tam mniej więcej mogło się uszkodzić. Aha, dostałem takie elementy diody prostowniczej, chyba zabezpieczające przed przepięciem, która tam prawdopodobnie wypadła z tego. Zobaczymy, co tam się podziało. Spójrzmy zatem, co tam się dzieje. Klej, oj, tak to jest, o matko jedyna. To tak pozaklejane, powiem wam, że aż mózg staje. Spróbuję to jakoś, a kurde, to będzie ciężko w ogóle rozebrać. Skąd ta dioda wypaliła się? Gdzie ta dioda? Najgorsze to, że nie mam schematu do tego. Spróbuję to ogarnąć bez schematu. Zobaczymy, co da się zrobić. Kurczę, gdzieś tutaj ta dioda powinna być na wejściu, ale... A, dobra, tutaj była dioda. Dobra, dioda była w tym miejscu. Dioda zabezpieczająca przed odwrotnym podłączeniem, a ja spróbuję teraz podłączyć do zasilania. Zobaczymy, czy może kondensator zasilający jest cały, powiem wam, nawet nie jest spuchnięty. Ten troszeczkę jest wybrzuszony, nie wiem, czy do nie do wymiany elektrolit z przetwornicy. Zobaczymy, czy będziemy mieli jakieś zwarcie. Na początek, przed podłączeniem zasilacza, sprawdzę sobie, czy nie ma przypadkiem zwarcia na tym wejściu. Jak mamy? Plus 12 V, masa i tutaj mamy... Oj kurde, tu się strasznie działo, zobaczcie. Spalony nawet jest ten, tu się coś grzało, kurde, i to zdrowo. Jakiś słaby przewód był, jak się nagrzewa taki przewód, wtedy się robi ciepły i to się wytapia. Nie powinno się tak robić, dobra. Sprawdzamy, czy to jest jakiś w ogóle... Dobra. Miernik działa. Ok, kondensator się ładuje. Dobra, odwrotnie.
jest git. Wiecie co? Chyba to jest sprawne. Aczkolwiek ja bym te kondensatory tutaj wymienił. Zobaczymy przede wszystkim, czy nam to ruszy. Dobra, ja podłączę teraz zasilanie. 12 V. Zobaczymy, co się stanie. Mam tutaj zasilacz z takim zabezpieczeniem przeciwzwarciowym, że jeśli będzie zwarcie, to o, zasilacz się wyłącza. Mogłem wam to pokazać. Musiałbym drugą kamerę teraz jeszcze, że tak powiem, gdzieś ustawić. Może za chwilę. Tak, ten zasilacz teraz musi się troszeczkę rozładować, żeby zaczął działać mi. O, dobra. Podłączam zasilanie. Dobra, masa. Kurde, jakieś takie troszkę podzwiały te. Uwaga. O, nie ma nic, nie ma zwarcia. Dobra, jest ok. Na razie jest ok. Spróbujemy. Teraz zewrzeć, tu musimy plus 12 V podać na wzbudzenie, żeby nam to zaczęło działać, więc użyję sobie pęsetki. Powinny się zapalić te diody z power. Uwaga. Jest, działa, zapala się dioda, widzicie? Zapala się dioda power, to znaczy, że wzmacniacz działa. Nic się tutaj nie nagrzewa. Chyba te kondensatory wymienię, powiem wam, bo one są jakieś dziwnie spuchnięte, więc profilaktycznie je sprawdzimy. Dobra, super, to nam działa, więc tutaj chyba za dużo nie będzie do roboty. A ten kondensator jeden jest taki napuchnięty. Wylutuję go sobie i zobaczę, przede wszystkim, jakie on ma wartości. Włączam sobie stację lutowniczą i lecimy z tematem. Dobra. Więc to jest zasilający z tego. Ja bym te oba wymienił, naprawdę, bo zasilający jest tu dobry, ale ten jest taki spuchnięty pod palcem, czuć, że on po prostu jest wybruszony, a jeśli już tak się coś zaczyna robić z że tak powiem z kondensatorem, to nie jest dobre, powiem wam, moi drodzy. Tutaj jakiś nalot wyczyszcza to wszystko, jakiś chyba zlutowania jakieś resztki wyczyszcza to. Nieszczęsny klej jeszcze trzyma ten kondensator. Jak ja nie lubię, jak to jest tak poklejone, powiem, potem się jaja robią. Jest trochę wybruszony ten kądzior. Powiem szczerze, że co my tu mamy? 50 V i i zaklejony. I 100 i 1000 mikrofaradów. Zobaczymy, czy to się nie mija z prawdą. To widzimy sobie na testerze, jakie on ma parametry. Dobra, to podświetlenie gdzieś tam na bok w razie, bo powiem wam, za bardzo mi to tutaj świeci, więc o, tak, rozładowujemy. Pamiętajcie, zawsze rozładowujemy kondensator przed testowaniem, to nawet jest napisane, żeby nie uszkodzić sobie urządzenia, prawda? Dobra, bieguny, obojętnie jak sobie podłączymy, możemy sprawdzić. O, testujemy. Jak to tu nam wyjdzie? 982,1 mikrofarada, 0,2 ohma. Ej, dobry kondensator, zostawimy go, jest git. Ja bym ten drugi, kurczę. Ja bym ten drugi jeszcze sprawdził. Sprawdzimy ten drugi, wylutujemy w razie czego profilaktycznie dla potwierdzenia, że jest sprawny, bo jak wiemy, nigdy nic nie wiadomo. Ok, jeszcze ten drugi sobie wylutujemy. Ta drukowana, powiem wam, strasznie miękka jest, taka niestabilna. Dobra. Kleju tu nawalili. Wysoka. 1000 mikro, 50 V. Dobra. Sprawdzamy kolejny. Zobaczymy, jak wyjdzie. Rozładowujemy.
Okej. Tak. Dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden przecinek jeden mikrofarada. 0,05 ohma i 8% strat. Jeszcze jest dobry, zostawiłbym go. Jeszcze jest dobry, to jest w normie. Także nie będziemy wymieniać kondensatorów. Oczyszczę sobie tutaj druk tylko. Halo, czy nie widzieliście gdzieś przypadkiem moje plecionki do odsysania cyny? Szukam i znaleźć nie mogę. Tak to czasem bywa, moi drodzy. Dobra, zrobimy to inaczej. Nie będę tutaj marnował czasu. Odsysarkę sobie włączymy. Ona troszeczkę tak sobie buczy, bo już troszeczkę trzeba by wentylator chyba nasmarować. Ale zaraz to załatwimy. Nie wiem, gdzie tą plecionkę dałem. Kurczę, gdzieś mi się wsiąknęła. Gdzieś ją wchłonęło. W przestrzeń jakąś. Są. Dobra, nagrzewamy sobie odsysarkę i zaraz wracamy. To jest jeszcze moje stare studio, mój stary warsztat. Jestem na etapie, może nie budowy, ale urządzenia nowego mojego warsztatu. Wygodnie taką kanciapkę mam. Robię sobie nowe pomieszczenie, może w tym roku uda mi się już to pomieszczenie w końcu skończyć, bo wiadomo, czasu brakuje. Dobra, wracając do tego wzmacniacza, wyjść się tą cynę tutaj z tego i zobaczycie, jak będziemy odsysali, bo gdzieś mi się moja plecionka zgubiła. Odeś się. Język polski jest trudnym językiem, nie? Powiem wam szczerze. I są odessane dziurki. Dobra, następny. Przecież ta moja odsysarka ciężko sobie tutaj grzeje. Jest dziurka. Są dziurki. Możemy wlutować nowe kondensatory. Dziś miałem jeszcze kondensator. Poczekajcie chwilę, bo muszę zobaczyć, czy... O, tu jest mój zasobnik. Nie wiem, czy mam takie nawet teraz na stanie. Kurczę. Żeby to było napisane. O. Nie mam. Chciałbym je wymienić, nie mam. Kurczę, moment, jeszcze mam jedno pudełko, jeszcze jeden taki. Niestety nie mam. Dobrze. Dobra, zostawię te stare. One nie są złe. Wymieniłbym je profilaktycznie, ale skoro jeszcze są dobre, nie ma sensu, żeby się nimi stresować. Wyczyszczę troszeczkę to z tego kleju tutaj jeszcze. Denerwuje mnie ten klej. Nie wiem, po co on jest. Może dlatego, żeby nie drgały te kondensatory, na pewno. Bo, no, wiecie, to jest subwoofer 600 W. To jest już pokaźna moc, więc może tutaj się coś podziać. Dobra, identyczne. Przylutowane na swoim miejscu. Ok. Dobra, teraz musimy wylutować resztki tej diody prostowniczej zabezpieczającej, która nam tutaj zabezpiecza to przed tym zwarciem, jeśli byśmy odwrotnie podłączyli. Słuchajcie, nie wiem, jaka jest wartość bezpiecznika, powinna być fabrycznie. O! Tu trzeba kleszczami wciągnąć.
Zaraz wyciągniemy i dziab. Tak. O, kuźwa. Co my tu mamy? Co? 30 amperów? Nie, no to wiecie co, za mocny mi się wydaje, że za mocny bezpiecznik, bo powinno być takie zabezpieczenie, że po włączeniu, podłączeniu odwrotnie takiego zasilania w takim układzie powinien się spalić nam bezpiecznik, a nie urządzenie wewnątrz. Więc za wysokie jest zabezpieczenie moim zdaniem i po prostu trzeba dać mniejsze. Nie wiem, koło 10 amperów wystarczy. Ja potem sprawdzę przy podłączonym głośniku albo podłączymy sobie sztuczne obciążenie. Puszczę sygnał z generatora 120 Hz do tego wzmacniacza. Sprawdzimy to sobie na oscyloskopie i zobaczymy, jaki jest pobór prądu przy na przykład jakimś takim nieprzemodulowaniu, ale przy najwyższym już, że tak powiem, odczycie tego wzmacniacza przy najwyższej mocy. Dobra, teraz się zabieram za tą diodę, za resztki tej diody, co prawda, które tutaj są. Co ja to trochę oczyszczę, bo to jakieś brudne jest. Gdzie są moje czyściki? Deficyt się robi, bo ta cena potem się źle czyści. Także czasami bywa, jak właśnie ktoś nieodpowiedni bezpiecznik włoży. I ten bezpiecznik jest właśnie po to, że pierwsza sprawa, żeby nie uszkodzić układu całego, tylko żeby spalił się bezpiecznie, jak wcześniej powiedziałem. A poza tym jest tutaj taki układ protection, jak widzicie, ja wam to pokażę na tej kamerze, jest układ protection, który mówi o tym, że jeśli mam jakieś zwarcie na głośniku, przeciążenie, to jest po to, zapala się dioda czerwona, odłącza wszystko, co dookoła można zasilać, to znaczy chodzi o tor, cały audio, i wtedy się zapala to, bo jest jakieś przeciążenie, coś się dzieje nie tak. A bezpiecznik to jest w ostateczności właśnie, gdyby się odwrotnie, albo gdyby się jakieś zwarcie zrobiło na układzie, więc musi być troszeczkę niższa ta wartość tego bezpiecznika. Dobra, spróbujemy to wylutować. O, już sobie wypadło jedno. Dioda powinna być taka 30-amperowa w tym wypadku tutaj. I ona powinna nie wybuchnąć, tylko powinna zrobić zwarcie i powinna spalić bezpiecznik, prawda? A tutaj tak się nie stało. Dobra, znowu moja odcesarka idzie w ruch i będziemy to... O, tutaj mamy resztki diody. Takie coś tu mamy. O, to zostało, bo to wybuchło wszystko, zostały tylko kawałki tego, aż rozsadziło to na bok, powiem, bo widzieliście to na filmie, prawda? Rozsadziło to na bok. Nagrzejemy sobie odcesarkę, kurczę, nie mogę się wysłowić, a ja idę szukać diody. Mam tu takie pudło z elementami, gdzie sobie poszukam moich diod prostowniczych, gdzieś ich tutaj mam dosyć sporo, więc szukamy gdzieś, nie mam tego opisane, mam tu w jakiejś takiej szufladce, która nie jest opisana, to jest najgorsze. Ale czasem tak bywa nawet w elektronicznym warsztacie, że coś trzeba poszukać. Wiecie, no... Czy gdzieś to nie? Nie, chyba tu w tej dużej... O! Mam diody, taką diodę tu zaremontuję. Taka spora jest, powiem wam. Ona ma 50 amperów. Czy nawet 40-50 amperów. I na pewno wytrzyma tą 30, ale ja takiej 30 tutaj nie zamontuję, bo to nie o to chodzi. Dobra, na razie to sobie chowamy. Coś mi się długo nagrzewa ta moja odcesarka do odcysania dziur, cyny, żeby dziury były. Dobra, tak, spoko. Okej, tak sobie to walniemy pięknie, elegancko, super. Dobra, jeszcze chwilka, odsysniemy. Dobry, ten język polski nasz, nie? Spróbujemy już coś tam zadziałać. Mam tu nastawione 480 stopni nagrzanie. Do 445 już powinno się
A coś mi się wydaje, że ta kolba nie przenosi tej temperatury takiej jak na tym. Musiałbym to zmierzyć w czymś kiedyś. Nie mam takiego termometru. Mam pirometryczny taki na podczerwień. A nie wiem, czy on złapie to. Jezus, dobra. Ja to będę do jutra. Pomogę sobie tutaj. O, teraz ja. Teraz leci. Coś się zatkało. Taki wycior jak do tego, jak do pistoletu, do karabinu. O, teraz ładnie. Dziureczki są. Możemy wlutować naszą diodę. Zobaczcie, ta kolba ma 370 stopni i całkiem sobie dobrze radzi. Tamta chyba coś źle przenosi temperaturę, muszę chyba ją wymienić już na nową. Powiem wam, przez lata się zużyła. Na pewno wszystko się zużywa, jak wiemy. No, to jest taka taka pasta no clean, ale brzydko to wygląda, nie? Jakby tak się zostawiło. Dobra, co? Próbujemy to podłączyć teraz znowu do zasilania. Zobaczymy, co się stanie. Wyłączę znowu ten mój naświetlacz. Powinienem mieć to światło chyba tak ustawione, żeby ono mi tak za mocno nie świeciło. Dobra. Ta-dam. Tak, plus 12 i z masa. Nic się nie dzieje. I to znaczy, że dobrze, że nic nie wybucha. I teraz pęsetka i sprawdzamy sobie, czy zapali się nam zielona dioda. Dobry jestem, nie? Bez bezpiecznika to nie poleci, moi drodzy. Dobra. Spróbujemy jeszcze raz. Jest, zapala się. To znaczy, że wzmacniacz pracuje. Teraz będę musiał jakoś podłączyć się tutaj do generatorem do tego. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przygotuję sobie sprzęt i wracam do chwileczkę. Aha, dobra, musiał teraz to z tym przewodem coś muszę wymyśleć, nie? Muszę jakąś wtyczkę tutaj, jakieś złącze. Najlepiej, gdybym tu zastosował jakieś złącze do tego głośnika. To by się przydało, bo w następnym razem, albo trochę dłuższy ten przewód. Nie wiem, kurde, to tak. Dobra, ja ten przewód muszę i tak wylutować stąd i stąd. Więc jeszcze robota nieskończona. Myślę, jak to ugryźć. Muszę poszukać przewodu, którego mógłbym tam zastosować. Jestem. Znalazłem. Zobaczcie. Znalazłem taką. Wiecie co? Mam dwie kamery i nie wiem, jak tam patrzeć. Znalazłem takie złącze. Wystarczające, mi się wydaje, do tego. Dwa przewody wlutuję do płyty, a wtyczkę dolutuję do drugiego, żeby nam było łatwiej to w ogóle... No, wiecie, o co chodzi, nie? Żeby było łatwiej nam to odpinać w razie czego. Jeśli będzie druga naprawa, no to wiecie, a tak to trzeba cały głośnik wykręcać i tyle roboty. Dobra, to ja lecę dalej, wylutowując ten przewód. To jest czerwony, tak. Pięknie, aż mięknie. Aż cyna mięknie, moi drodzy. Dobra, mamy jeden przewód, teraz ten minusowy. To mamy gotowe. Możemy teraz spróbować się podłączyć. Dobra,
jeszcze porządku sobie zrobię. Czyścimy. O, mamy już ładną wtyczkę. Zrobioną, jak widzicie, elegancko wyszło. Mnie się podoba, nie wiem jak wam. Ocencie sami. Dobra. Zostało nam teraz podłączenie tego do obciążenia sztucznego i do generatora, moi drodzy. Co zatem ja muszę teraz sobie sztuczne obciążenie wziąć. Mieliśmy tutaj 4 ohmy. 4 ohmy. Mam zbudowane takie sztuczne obciążenie, jak widzicie. Tu mam 4 ohmy i 8 ohmów. Dwa razy, więc podłączam sobie. To nie jest elementem tego obciążenia. Podłączymy sobie właśnie to do tego ustrojstwa. Najpierw musimy sobie zrobić. Powiem wam, że sprawa się troszeczkę skomplikowała, bo mam tutaj podłączony generator. Przepraszam, wzmacniacz i. Ale cały czas mi tutaj nie pasuje. Jakby nie działał jeszcze ten wzmacniacz, powiem wam. Leci mi sinus, aha, bo to są zakłócenia od sieci, 50 Hz, dobra. Jakby ten wzmacniacz w ogóle tutaj nie miał podłączenia. No, chyba teraz, dobra. Spróbuję jeszcze raz podłączyć. Coś mi tu nie... W ogóle nie reaguje mi oscyloskop, powiem wam, na żadne sygnały. Spróbowałem tam coś... Dziwna sytuacja. Chyba ten wzmacniacz nie działa. Nic, spróbujemy podłączyć głośnik do tego, albo tego do głośnika i zobaczymy wtedy, czy coś się dzieje, bo gain na max. Wszystko na max. Czyżby coś tutaj jeszcze poleciało i dioda nie zdążyła zabezpieczyć tego. Powiem wam, no nieciekawa sytuacja w tym momencie jest. Się tutaj zadziało. Limit, czekajcie. Coś mi tu nie pasuje. Dobra. Podłączę głośnik, zobaczę. Nie wiem, coś mi tutaj nie chce zadziałać to. Nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego. Nie widzę żadnych przebiegów. Po prostu odepnę to. Wyłączę wzmacniacz, podłączę bezpośrednio głośnik. Jak za dudni będziemy słyszeli, nie? To już na pewno usłyszymy. Tylko muszę sobie zrobić miejsce, ogarnąć tutaj to. I zaraz wracam do was. Podłączyłem to na krótko. Zobaczymy, czy coś się stanie, żeby... Najgorsze to, że ten głośnik się nie odzywa, ani nie drgnie. Czyżby coś tutaj jeszcze poleciało? Uwaga, wkładam tutaj do wzmacniacza taki... chyba coś tu poleciało dodatkowego. Nie, jest! Spróbuję podłączyć generator do jednego z kanałów. Coś się odzywa. Jest, dobra. Moja przejścióweczka. Co tam się okaże? 120 Hz podłączyłem. To jest chyba... Jest, coś się dzieje, słyszycie? Dobra, musimy obniżyć częstotliwość do 80. 80 Hz. Jest. Wzmocnienie na max. Działa. Przesunięcie fazy. Damy na 0. Drugi kanał. Działają dwa kanały. Dobra, spoko. Coś się dzieje. Obniżę jeszcze częstotliwość. O, jest ten basior. Nie wiem, czy to słyszycie. Tu ściszę. Dam troszeczkę więcej na wyjście generatora.
50 mV RMS. O. 100 mV RMS. Zaczynają przyby dzwonić. Jest dobrze. Ha! Jest jaka jest burza. Jest ogień. Dobra. Ja bym to chciał zobaczyć jeszcze na oscyloskopie, jak to wygląda w ogóle, jakie on obciążenie daje na pełnej mocy, bo tutaj sobie pełnej mocy nie włączę. 0,5 V. Uwaga. Już czuję tutaj nawet, jak to daje czadu. O. O. A, mówię, coś mi pierdło i przestało działać. Masa mi się odpięła. Dobra, spoko. Słuchajcie, pobór mocy tego to jest niecałe 10 amperów, niecałe 10 amperów przy 5,5 V RMS na wejściu z generatora tutaj. Muszę podłączyć się teraz do sztucznego obciążenia i wtedy to zmierzyć, bo no, powiem wam, jak to odkręcę na maksa, może to być nie do wytrzymania. 1 V. Na pewno moja żona przyleci. Jest przemodulowanie. Przy 80 Hz. Jeszcze częstotliwość zmniejszymy. 40 Hz. O, zobaczcie tą pensetę tu. Widzicie to? No. Jak chodziła? Dobra, bo mi cały warsztat chodzi. Za chwilę dach mi na głowę spadnie. Powiem wam, jest wykopnie. Dobra, ja muszę to podłączyć pod obciążenie sztuczne, bo już takich częstotliwości nie możemy nie wytrzymać. Znaczy, nie wytrzymać. Wytrzymamy, tylko wiecie. Nie chcę, żeby mi żona łeb urwała. Więc 4 omy z powrotem. Podłączam. Powiem wam, jest jazda. To jest to. Najważniejsze, że działa. Że klient będzie zadowolony. O. Dobra. Tak. Jeszcze tym oscyloskop muszę podłączyć z powrotem. Bo nie wiedzieć czym. Ach, dobra. Ja dałem 120 Hz przy 20 mV RMS i ten wzmacniacz tego nie przeniósł, bo on tego nie wzmocnił. To za niski sygnał był, prawda? Dobra, jeszcze raz tu. Sorry, że tak ja to wszystko w biegu robię, ale nie zawsze te urządzenia są potrzebne przy naprawach, więc one nie są na stałe podłączone, bo musiałbym tutaj mieć taki pobór prądu, że masakra, za światło bym się nie wypłacił. Za prąd, za energię. Światło, tak się nagada na Śląsku, za światło. Dobra, włączam oscyloskop. Moja sonda razy 10, oczywiście. Robimy plus. Podłączamy minus. Uruchamia się nam oscyloskop. Dobra, podłączę zasilanie minimalne. OK. A już się przepomdolowuje, znaczy za dużo jest na wejściu. Zrobimy tutaj niżej. O. Wiecie co, pokażę wam to na kamerze, żebyście mogli zaobserwować, jak to wygląda w rzeczywistości. Spróbuję tą kamerę jakoś odwrócić. Potem odtniemy ten film. Tak się nie uczcie. To nie jest dobre. Tak, gdzie mamy ten oscyloskop? Tu jest ten oscyloskop. Dobra, zobaczcie. Mam teraz niecałe pokrętło na niecałą głośność włączone. Tak na godzinę 13. I tu już mamy przemodulowanie. Więc musimy zmniejszyć wejście
wejście tutaj, aha, bo dobra, 60 Hz spróbujemy. Przy wyższych częstotliwościach bardziej się przesterowuje. 60-80 Hz, dobra, to jest takie, dobra, aha, dobra. 60-70-80 Hz i teraz możemy dać więcej tutaj. O, już się nam przemodlowuje, więc musimy na wyjściu, do wzmacniacza zmniejszyć troszeczkę sygnał. Max. O, i teraz zmniejszamy. Dobra. Tak by to musiało być. Opornik się grzeje. Jest ciepły. Masakra. Muszę to wyłączyć na chwilę. Także jak widzicie, działa wszystko ładnie. Pobór prądu sprawdzimy sobie teraz. 10 amperów, moi drodzy. Zobaczcie, tu mam zasilacz. Tutaj mam zasilacz. Włączony jest pomiar poboru prądu 10 amperów. Tylko 10 amperów, a bezpiecznik 30 amperowy. To jest masakra. I tutaj góra możemy założyć sobie 10 amperów. Nie powinien się spalić. Czekajcie, co ja mam zrobić. Pokazać bym oscyloskop jeszcze, prawda? Wybaczcie, że z kamerą tak tańczę. Ja muszę to tutaj sobie inaczej rozkminić. Także jak widzicie, 10 amperów to naprawdę dużo. Nie, dużo, mało, przepraszam, mało przy takiej mocy pełnej, z której, którą wychodzi. Aha, dobra, jeszcze się. Dobra, rozprasza się to ciepło. Także 10 amperów to jest. Kurczę, zasłania mi ta kamera. Moment, coś mi tutaj nie pasuje. Także jeszcze raz, żeby było jasne. Pobór prądu przy pełnym odkręconym pełnej czułości jest 10 amperów, a 30 wyłożona na wejście, więc tutaj musimy co najmniej 15 amperów tak zapasowo dać, o połowę mniej tego co jest, wtedy nam się spali bezpiecznik, a nie spali nam się po prostu dioda zabezpieczająca, bo po to to jest. Moi drodzy, to by było na tyle, ja to poskładam, jeszcze raz to uruchomię, jak to będzie spięte, posłuchamy tego, myślę, że to będzie wszystko chyba, jeśli chodzi o tą naprawę. Zobaczcie, zrobiłem to na termokurczliwkach, złącze bardzo fajnie, będzie można wygodnie to podłączyć. Teraz wam to pokażę. I jak widzicie, pyk i załatwione. Wiem, ten otwór jest po to, żeby ten przewód tutaj nie biegał. Ja go tutaj nie będę wkładał, ponieważ tutaj się to grzeje. I może dojść do przepalenia tego przewodu, jeśli go po prostu tu podwieszę za tego bas refleksa, żeby to nie dotykało w ogóle tego. Dobra, ja to zatem montuję i zobaczymy, jak to będzie pracowało złożone. Zasilanie podłączone, zaczynamy. O, ale dorąbało. Chyba przesadziłem. 80 Hz. Jest. Ale przy 80 Hz bierze niecałe 5 amperów, moi drodzy. Najwięcej bierze przy tych niskich częstotliwościach, 70 Hz. Już jest 9 amperów. 50 Hz. O, i teraz jest git. Moi drodzy, pół volta i teraz najlepiej pracuje ten wzmacniacz. Aż mi dzwonią szyby w oknach, całe regały tutaj ze sprzętem. Się to trzęsie wszystko. 40 Hz. Uwaga! Taka niewydajna już to jest częstotliwość. 10 amperów bierze ten wzmacniacz. Niedużo. No, najlepiej chodzi przy 60. O! 30 Hz. Widzicie, co się dzieje? 10.
Działa. Działa. Moi drodzy, działa. Jak widzicie, błahostka niby do naprawy, moi drodzy, ale co jest najważniejsze w tym, może najważniejsze i najgorsze? Najgorsze jest to, że producent tutaj nawet nie opisał tego bezpiecznika, jaka ma być maksymalna wartość tego bezpiecznika. Ktoś od razu walnął 30 amperów, no i jest bez sensu sprawa, bo w tym momencie zabezpieczenie nam nie zadziałało, uszkodziła się dioda i całe szczęście, że tylko dioda i ten bezpiecznik się spalił w sumie. On nie musi być tutaj taki wysoki, takiej wysokiej wartości, moi drodzy, bo dioda powinna być przy takim zabezpieczeniu, powinna ta dioda być cała, nie powinna się uszkodzić, tylko powinna opuścić zabezpieczenie. Chciałbym wymienić te śruby, ale nie mam takich śrub tutaj, że także nie wymienię tych śrub na nowe, bo są objechane strasznie. Wzmacniacz fajnie pompuje, powiem wam szczerze, 600 W nawet się czuje. Powiem wam tak, zrobiłem jeden błąd, mogłem po prostu... No i padła mi kamerka, do której mówiłem do was. Nie naładowała się. Na czym skończyłem? Zapomniałem po prostu podłączyć to pod oscyloskop, odczytać wartości napięcia i zmierzyć faktyczną moc tego wzmacniacza po przeliczeniu, ale jeśli będzie następna, nadarzy się okazja takie naprawy, po prostu postaram się to zrobić, nie zapomnieć o tym. Będę musiał o tym pamiętać, moi drodzy. Przypomnijcie mi o tym w komentarzach w tym filmie, żebym nie zapomniał, że tak powiem, o tym, żeby zmierzyć tą moc faktyczną, jaka jest. Muszę z tej kamery do was mówić. Tutaj mi to świeci, już mnie to drażni. Mam tu prześwietlenie. Oczywiście, jeśli film się podobał, moi kochani, łapa w górę. Zapraszam do komentarzy pod filmem. Zadawajcie pytania. Jeśli będę miał chwilę czasu, to na pewno odpowiem. Źle mam kamerę, bo tutaj mi ta kamerka, którą mam do nagrywania twarzy, coś nie teges. Bateria padła. Także subskrybujcie mój kanał. Jeśli wam się podoba, oczywiście zachęcam do subskrypcji. No i do następnego filmu. Pozdrawiam serdecznie.